powiedzmy to tytułem puenty, bo warto, bo jak pewnie wiesz, narobiłeś ostatnio bałaganu z tym... Ja narobiłem bałaganu? Naprawdę uważasz, że ostentacja w odmawianiu różańca i modlitwie to jest ważna rzecz? Dlaczego? Naprawdę nie czujesz, że tam jest że tam kwitnie sprzedaż nienawiści? Ja myślę, Jednym zdaniem, że w twoim pytaniu już jest zawarta teza. Nie, jest tak. W moim pytaniu zawarta jest ciekawość. Nie ma ostentacji w modlitwie. Rozumiem. Dlatego, że Kościół jako Kościół jest wspólnotą. Dobrze. I dlatego ludzie się modlą wspólnie, bo jakby się... Nie modlili przeciwko wspólnie, innym nie ludziom, byłoby tak? Nie. Tak, chodziło o to, żeby wygnać z Polski i nie wpuścić ludzi innego wyznania, innego koloru skóry. Nie oszukujmy się. Tak. No nie. No to w takim razie nie przeczytałeś regulaminu tego wydarzenia. Nie, no przeczytałem. Kuba, nigdy w życiu nie zgodziłbym się na coś takiego, co jest skierowane przeciwko komuś. Ty wziąłeś udział w tej inkwizycji. Ja nie wziąłem udziału w inkwizycji. W jaki sposób? Nawet idąc do tego zakłamanego, sprzedającego antagonizm TVP Info. Jedyna rzecz, którą powiedziałem polityczną w tym programie, wiesz co było? Co było? Że jestem za jednoosobowymi... jednoosobowymi związkami. Nie, jednopłciowymi. Jednoosobowymi okręgami, mandatami. Rozumiesz? Okręgami wyborczymi. Tylko to powiedziałem politycznie. Ja jestem za jednorazowymi mandatami za każde przewinienie. Ja, masz rację, ale nigdy nie wsadzaj mnie, błagam, to wymagam tego nie od ciebie. Nie wsadzaj się w naszą wolność. Ale kto to, dlaczego mówisz to w liczbie mnogiej? No bo przed rezydentą wiem, że tam jest. Ja nie jest, cały czas powtarzam jak mantrę, że jestem apolityczny, że nie angażuję się politycznie w nic. Jeżeli coś, co robię, jest wykorzystane politycznie, to niech ci, co to robią, mają z tym problem. Ja a ty nie, nie masz z tym problemu, że jesteś niespójny wizerunkowo? Siedzi Dlaczego? Tutaj zawodowy aktor, świetny no. aktor komediowy, świetny aktor dramaturgiczny. I nie mam prawa mieć swojego zdania do cholery? Jak? Żyjesz w wolnym kraju demokratycznym, czy nie? Ja? Już nie. Jak się mówi, że u nas nie ma zamachów, a zamach na konstytucję? A zamach na sądy? Konstytucja jest do zmiany. Już dawno była. Kto ci tę konstytucję wymyślił? Naród ją zaakceptował. Suweren. My, tak, oni. Tak. Komuniści ci wymyślili tę konstytucję. Przypomnieć, mój drogi, tę, która teraz obowiązuje. A polityczny Cezary Pazura. Ja uważam, wielkie brawa!